Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju należy do najstarszych festiwali muzycznych w Polsce. Jako jedyny cyklicznie popularyzuje muzykę ojca opery narodowej Stanisława Moniuszki. W roku 2012 przypadła jubileuszowa 50. edycja festiwalu. Pomysł zorganizowania festiwalu Moniuszkowskiego narodził się w sierpniu 1961 roku z inicjatywy Władysława Skoraczewskiego i Wacława Kaniewskiego. Pierwsza odsłona tego święta muzyki miała miejsce rok później, w okrągłą 90. rocznicę śmierci kompozytora. Do Kudowy zjechało wówczas 20 tysięcy melomanów, a podczas 8 koncertów zaprezentowano szeroki przekrój twórczości operowej, symfonicznej i wokalnej Moniuszki. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku, pod artystycznym kierownictwem Marii Fouten, festiwal stał się całotygodniowym operowo-baletowym wydarzeniem, uznanym w świecie z udziałem najlepszych polskich i zagranicznych artystów. Obok koncertów i spektakli pojawiły się wystawy, spotkania, konferencje i sesje popularno-naukowe. W 1999 roku kierownictwo artystyczne festiwalu objął Sławomir Pietras, który nadał mu nowy wymiar, wprowadzając widowiska baletowe, turnieje tenorów, warsztaty, koncerty promenadowe, a także słynne już dzisiaj korowody moniuszkowskie, czyli pełne fantazji i zabawy przemarsze w kostiumach z epoki. Od roku 2012 dyrektorem artystycznym festiwalu jest Stanisław Rybarczyk. Impreza trwa 4 dni i przyciąga melomanów z wielu krajów, dla których Kudowa-Zdrój stała się już miejscem wyjątkowym. Tutaj wspaniałych śpiewaków operowych można podziwiać zupełnie bezpłatnie. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. To rzadka okazja poznania różnorodnych interpretacji słynnych dzieł wokalistyki światowej, w tym utworów Stanisława Moniuszki. I co ciekawe, często także w wykonaniu artystów zagranicznych w ich językach ojczystych. Od czasu do czasu niektóre przedstawienia operowe i koncerty można zobaczyć w niecodziennej, plenerowej inscenizacji w Parku Zdrojowym. A w czasie wolnym od muzyki pozostaje korzystać z uroków uzdrowiska.